Ludwik Maciąg, profesor Ludwik Maciąg jako przyjaciel. Pierwsze spotkanie, pierwsze wrażenie. Ludwik Maciąg jako przyjaciel, ale to nie ja o tym decydowałem, tylko profesor o tym decydował. To znaczy po wielu latach on jakoś tak, to się wszystko jakoś tak powoli budowało, tak jakoś się ukonkretniało, krystalizowało. I powiem szczerze, od samego początku mi w jakiś taki ważny sposób imponował właśnie jako człowiek i jako artysta. Ale pierwsze nasze spotkanie to było, to powiem nawet mało ciekawe, nawet mało przyjemne, a dla profesora było bardzo nieciekawe. Ponieważ tak, ja w ostatniej chwili się zdecydowałem, jadąc z Zamościa do Warszawy, żeby złożyć prace domowe na egzamin do Akademii Sztuk Pięknej Warszawy. Miałem zdawać na konserwację i restaurację dzieł sztuki, ale już na wysokości Otwocka się zdecydowałem, że to jednak na malarstwo zdaję, prawda? No jakoś tak człowiek czasami, przypadkowo, nie wiem czy to jest przypadek, nie wierzę w przypadki, jakaś celowość w tym wszystkim jest, prawda? A to się potem jakby sądzi o tym, że to nie było tak przypadkowo. No i jak już tam ten egzamin jakoś tak nawet mi nieźle poszedł, osobno jakoś tam w tym wszystkim byłem, nie taki jakiś zahukany ze wsi, tylko po tej zmianie decyzji, że nie na konserwację, a na malarstwo, było mi wszystko nowe jakieś takie. No i cóż, pierwsze zajęcia, nie wiedziałem o co chodzi w tym całym systemie, w organizacji tej szkoły, pracownia trochę podobna do pracowni naszej z Państwowego Liceum Plastycznego w Zamościu. I wchodzi asystent, profesor Marek Sapetto i wchodzi profesor Ludwik Maciąg, nie od razu, po paru dniach. No i oczywiście charakterystyczny, ciepły, ale taki zdecydowany, męski, nawet szorstki głos. Pierwsze co? To dźwięk, nie? Dźwięk. Potem sylwetka. Ja w kącie, taki cały ukryty w czarnym golfie, długie włosy. Taka była moda wtedy. No i taki cały zastawiony sztalugami, jakby wszystkiego się boi, nieufny. I profesor tak chodził cały dzień od studenta i na koniec do mnie przyszedł. I takie nawet, nie wiem, nie powtórzę tego dokładnie, ale pierwsze pytanie było, kto tu taki ponury tutaj siedzi w czarnym golfie? Ja się przedstawiłem, a profesor oczywiście lubił wiedzieć, kto, gdzie, jak, skąd jest. Ja mówię, że tu jestem, że z Nadbuga, z Dołhobrodów, Lubelskie wtedy jeszcze było, potem się to zmieniło, jak wiadomo. No to tak postaliśmy trochę i tak wiem, że nie wiem, 2 czy 3 tygodnie tak cisza między nami była. Profesor wchodził, spojrzał, ja nadal w tym kącie taki okopany jakby w tej takiej prawie izolacji do reszty. No ale wreszcie zaczęły się korekty. A ja już na tym etapie po moich doświadczeniach z Liceum Plastycznego w Zamościu bardzo lubiłem sylwetkę ludzką, a zwłaszcza portrety. I mieliśmy wtedy takie fajne, nawet były bardzo ciekawe, z taką swoją osobną historią, nawet modelki. Pani Fela, Eufemia, której zresztą nazwa do tej pory przetrwała w postaci nazwy kawiarni naszej akademickiej, postacie legendy. I pamiętam, że jakoś tak świetnie mi się rysowało twarz modelki, która mi przypominała twarz po prostu sąsiadów, których rysowałem. I jakoś tak mi to szło. I on, pamiętam, tak delikatnie pochwalił, mówi, wiesz, nieźle w tą stronę, ale musisz się zabrać za całą postać, nie ma. I pamiętam, że krytykował mnie przez pół roku naprawdę bardzo sromotnie, w ogóle bardzo krytycznie zresztą, a zwłaszcza moje malowane obrazy z pracowni. Ja tam próbowałem różnych takich, nie szło mi to, jakiś opór był. Krytyka ze strony profesora była bardzo ostra. Myślę, że miał rację, ale jakaś taka wewnętrzna niezgoda na to jednak w człowieku zawsze jest. Nie lepiej jest być chwalonym niż... I pamiętam, obok stał
mój kolega zresztą spod Chełma, Wojtek Bielecki, któremu bardzo świetnie linią wychodziły, profesor go chwalił, a mnie ganił, pamiętam. No i takie było moje pierwsze spotkanie z profesorem. Ale mimo to dyplom u pana profesora. Tak, dlatego że, ale wiedziałem po tym roku, kto to jest. Że jest prawdziwy, że nie udaje, że jest wprost, że ma znakomitą postawę. Widziało się oczywiście też obrazy, które gdzieś były profesora na wystawie. Oczywiście w szkole wokół profesora, znaczy w Akademii Sztuk Pięknych cisza jakaś taka, ale na podstawie jego malarstwa myślę sobie z tradycji, którą ja bardzo lubię i którą wyniosłem z przeczytanej w Dołhobrodach, ukradzionej z naszej biblioteki dołhobrodzkiej książek. Czyli z Jacka Malczewskiego, z Jana Matejki, z Chełmońskiego głównie, z Piotra Michałskiego, że profesor Ludwik Maciąg jest z tego świata. Czyli jestem u siebie. No i to było bardzo ważne, ale myślę sobie, po to się jest w Akademii Sztuk Pięknych, żeby popróbować też i różnych jakby estetyk, różnych pedagogów. Życie zresztą na studiach artystycznych, a na Akademii Sztuk Pięknych jest znakomite, piękne. Zawsze było, teraz też, chociaż mimo pandemii, jednak to jest bardzo ciekawe. Zachęcam i namawiam, naprawdę kawał pięknego życia, potem jest trudno. Ale w czasie studiów jest naprawdę fantastycznie, wtedy też tak było i poszedłem na drugi rok do profesora Michała Byliny, który był ostatni rok w Akademii, bo szedł na emeryturę. Myślę sobie, muszę jeszcze jakby spróbować u kogoś, kto był bardzo związany również z tradycją malarstwa polskiego, a jednocześnie z profesorem Maciągiem, bo profesor Maciąg był również asystentem przez kilka lat, zresztą też świetny ilustrator, ale też i bardzo prawa postać, naprawdę znakomity człowiek. Taką miał postawę i taką otwartą właśnie do ludzi, z wielkim szacunkiem. Naprawdę studenci go uwielbiali, profesora Michała Bylinę. Tłumy były u niego w pracowni, było bardzo trudno się zapisać do niego do pracowni, ale jako, że ostatni rok, więc tam się ciasno było w tej pracowni, wszyscy przychodzili, słuchali korekt. I wylądowałem na drugim roku u profesora Michała Byliny, potem u profesora Jacka Sienickiego, ale myślę sobie, no jednak, jednak profesor Ludwik Maciąg, to podsumowanie musi być zgodne jakby z moim wyborem, z moją estetyką, z moim podejściem do historii sztuki, do życia również, ale przede wszystkim z podobnego terenu. Czyli Biała Podlaska, rzeka Bóg. I to zdecydowało, że jakby zapisałem się ponownie do jego pracowni, zrobiłem dyplom, ale jeszcze wcześniej, przed dyplomem, był taki moment bardzo przełomowy, naznaczający później nasze całe życie nawzajem. Mianowicie rok 1976 albo 77, jesień, właściwie koniec września, i tu był zjazd właściwie taki tradycyjny koła Bialczan. Uroczystość przed kościołem świętego Antoniego, taka bardzo piękna. Profesor mi tam mówił w Akademii, wiesz, jak będziesz tam gdzieś w okolicy, przyjedź, to sobie tam poznamy się z różnymi ludźmi, porozmawiamy. I wtedy też właśnie jakoś tak z innej strony poznałem profesora Ludwika Maciąga. On mnie tam przedstawiał różnym rodzinom, między innymi państwu Srokom, Jobdom, państwu Trzeciakom. Także to są takie bardzo ważne bialskie takie rodziny, prawda? I jakoś tak swojsko się poczułem i wtedy też poznałem ojca Pacyfika Kapucyna, który był przeorem w klasztorze kapucynów, właśnie w kościele świętego Antoniego. I to był taki bardzo ważny moment, kiedy to zdecydowało o tym, że gdzieś te własne źródła się spotykają z kimś, kto gdzieś jest już i w świecie, jest i bardzo ważnym malarzem, artystą. I to zdecydowało, że też i dyplom u profesora, a potem po dyplomie jeszcze jeden moment, ale to za chwilę. Jak się pan ustosunkuje do słów profesora? Dyplom, który przygotował, mocno zbulwersował Radę Wydziału.
Ale to ja o tym nie wiem, ponieważ obrady Rady Wydziału przy ocenie dyplomów to jest posiedzenie tajne. To ja się o tym dowiedziałem od profesora i nawet długo po. Ale to między innymi w rozmowach z profesorem, ale nie tylko, z profesorem jeszcze wcześniej, Michałem Byliną, którzy ciągle jakby opowiadali o tym, że to, co się ma w sobie, to, czym człowiek jakby został nanizany w młodości, w dzieciństwie, to ono jakby winno się zgadzać. Mało tego, ta zgoda bardzo często procentuje wyrazem artystycznym, tym czymś, co się ma własne, a jednocześnie to może być osobne wobec wszystkiego innego. Profesor bardzo nie lubił pewnej powtarzalności, epigonizmu, ciągle też to podkreślał. Lepiej być skromnie, ale mieć coś własnego, niż być podporządkowanym pewnym tendencjom, pewnym takim już znanym kreacjom artystycznym. I ja jakby w tym duchu myślę sobie, a jeszcze wtedy było dosyć trudno, ojciec zaczął chorować mój, było trudno. I ja, mając przykład mojego kolegi, znakomitego malarza, mało znanego, ale znakomitego malarza, Tadeusza Paszko, który robił dyplom profesora Michała Byliny i profesor Michał Bylina go wygonił wręcz do domu, żeby dyplom malował w domu na wsi pod Zamościem. No i on przyjechał rzeczywiście z takimi niesamowitymi obrazami. Nagle się okazało, że one są zupełnie inne od reszty. Myślę sobie, aha, zaryzykował, czyli można. Czyli to nie ja wymyśliłem, tylko gdzieś tam jakiś taki przykład bierze się od różnych ludzi jakby no pewne sprawy, no pewne takie spostrzeżenia, nawet przygląda się człowiek pewnym decyzjom, prawda, jak to jest, że warto jednak się zdecydować. I ja sobie pomyślałem, przecież ja też mam jakiś taki swój świat, prawda, bardzo skromny, zgrzebny, wręcz taki, no, taki nawet momentami gdzieś jakiś taki brudny, ten wiejski, prawda, szorstki, ale on jest, no to jest moja codzienność, prawda, jak jeżdżę na wakacje, no to ja w tym jestem, no nie, nic innego. Nie nad morzem, na plaży, ale tam, bo trzeba pomagać, prawda? No i na dyplom wykonałem, byłem u znakomitej profesorki, zresztą jeśli chodzi o linoryt, to taka postać, która zrobiła kilka odkryć, jeśli chodzi o linoryt w ogóle, rzeczywiście znakomita artystka. I ona mi też tak, ta pani profesor Halina Chrostowska zasugerowała, wiesz, bądź sobą, jakiś temat może byłby związany właśnie z malarstwem. Na malarstwie zrobiłem na dyplom takie sceny rodzajowe, takie trochę dziwne, bo to przystanek na przykład autobusowy w Dąchobrodach, jak tam ludzie czekają na autobus, który się wiecznie spóźnia. Fura z gnojem w ogóle, myślę sobie, temat taki choroba ryzykowny, ale może by spróbować. Nie? Bardzo chciałem, żeby aż śmierdział ten gnój, tak go namalować. Nie wiem, czy to mi się udało. Profesor mówił, że bardzo sugestywnie. I parę innych tematów, na przykład, nie wiem, takich właśnie typowo takich wiejskich. A to jak się kury rąbie na pniaku, na przykład, takie drastyczne nawet, no ale życie. A z kolei na grafikę właśnie wykonałem całą serię zwierzaków pod tytułem Chleb, czyli świnki w różnych swoich takich rozwojowych jakby sytuacjach, prawda, to małe, a potem macierzyństwo na przykład, prawda, a to świnka uśmiechnięta z takim drutem, żeby nie ryła. I takie starałem się, znaczy nie starałem się, okazało się, że wyszło to takie dosyć empatyczne, jeśli chodzi o te zwierzaki, ale ważna była technika, czyli cięcie w linorycie. Do tej pory zresztą te odbitki mam. Także to była taka całość, podobno trochę inna od reszty, stąd te słowa profesora. Ale czuł pan wsparcie merytoryczne profesora? Ale jak najbardziej, on nawet mnie w tą stronę jakby namawiał, popychał, słuchaj, nie bój się tego wszystkiego. I taką chyba największy hałas zrobił taki dziwny obraz. Ja sam się do tej pory dziwię, dlaczego go namalowałem, nie wiem.
nie wiem, miałem taką koleżankę, super, taka naprawdę znakomita dziewczyna, bardzo piękna dziewczyna z tego samego rocznika. Przyjaźniliśmy się oczywiście i tylko się przyjaźniliśmy cały czas. I ona mi pozowała na przykład, ale gdzieś tam w środku i do tej pory mam coś takiego, że czuję, malując zwłaszcza portrety i rzekę Bóg, jakąś taką wewnętrzną potrzebę i symboliczną, i taką malarską wydobycia pewnego tajemniczego, dzikiego rytmu istnienia życia i przyrody. Nie wiem, co to jest, ale mam taką potrzebę. Nie wiem, może coś mi jest, ale nie wiem. Ale jest coś takiego. I wtedy wpadłem na pomysł, trochę gdzieś tam pod Komińskiego szał, ale to nie do końca to. I wpadłem na pomysł namalowania po horyzont. Wtedy byłem również po projekcji filmu Andrzeja Wajdy z Przoniakiem, który był wykonany, wyreżyserowany w Niemczech. Naprawdę niesamowity film, który kończy się niesamowitą sceną z Golgoty. W ogóle tam Przoniak sobie, Wojtek, wędruje jako Chrystus z krzyżem po autostradzie w ogóle. I kończy się niesamowitą sceną, takim stadem baranów w ogóle. Niesamowite, taka troszeczkę nawiązanie do systemu, jaki wówczas mieliśmy. Film chyba się nigdy nie ukazał na naszych ekranach, ale to mnie bardzo poruszyło, że przecież można również prostymi środkami zawrzeć wiele, broń Boże, nie politycznie, tylko ta dzikość jakaś. I namalowałem stado świń, otwarte wrota, które wyskakują na widza, a na jednej z tych świń właśnie siedzi taka roznegliżowana dziewczyna. Nie wiem, dlaczego tak namalowałem. No i ten obraz po prostu najbardziej zbulwersował, nie nawet tematyką, tylko że co to jest w ogóle takie jakieś niezrozumiałe. Tak jak powiedziałem, do tej pory niezrozumiałe, ale profesorowi to się strasznie spodobało. Dzikość taka właśnie. Dzikość taka, taka... Ta potrzeba wypowiedzi. Potrzeba wypowiedzi, no właśnie. Ale tak naprawdę potem po dyplomie, jak się tak troszeczkę, no... Tułałem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, tak wrócić na wieś. No to jakoś tak, no to po studiach na wieś, no to trochę nawet nie wypada wobec sąsiadów, co by powiedzieli, nie? Studiował tyle i co? Kończy na wsi, nie? Matka by też tego nie przeżyła. I tu w Białej Podlaskiej próbowałem, nawet miałem przydział na mieszkanie, ale w pewnym momencie świętej pamięci, ale znakomita postać, prowadził Biuro Wystaw Artystycznych Białej Podlaskiej, Edward Mikołajczuk. Przyszedłem do niego, może by u niego pracę znaleźć. On mi, słuchaj, uciekaj stąd daleko. Nie dlatego, że Biała Podlaska jest jakimś takim dziwnym miastem. Nie, piękne miasto, tylko tyle, że pracy tu nie ma dla artysty, po prostu. Znaczy nie dla artysty, dla malarza. Artysta to jest zupełnie ktoś inny. No i ja tak rad, nie rad wróciłem do Warszawy. Profesor Maciąg mnie przytulił w swojej pracowni na ulicy Brackiej. No właśnie, czyli w ten sposób został pan asystentem profesora? Nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nigdy nie marzyłem być pedagogiem, dydaktykiem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jednak ten impuls taki, taki dziwny, niezrozumiały dla mnie do tej pory, że jednak chcę malować jednak całe życie. To znaczy, to ma swoje źródła bardzo poważne, ale nie dzisiaj o tym mówić. Natomiast no, chciałem być kompletnie niezależny od niczego. Tak, jednak uczenie, nauka, pensja stała, to tak, no, tak trochę jest no, nie w porządku wobec tej naprawdę bardzo czystej postawy w sztuce, w malarstwie, jaka winna być u artysty. To jest też i cena, nie wiem, cena nawet takiego bardzo trudnego życia po prostu. No jakoś tak, to jest taka romantyczna postawa może, ale gdzieś tam w sobie taką zawsze miałem, do tej pory mam, mimo że mi się naprawdę przyzwoicie powodzi. Ale gdzieś i taka tęsknota do, a to się wiąże z niezależnością, po prostu z niezależnością. Taka czysta postawa, także gdzieś te sprawy merkantylne, one gdzieś ważne są, bo wiadomo, że ważne, ale nie zajmują jakby pierwszego miejsca. I nigdy nie marzyłem, żeby być w Akademii Sztuk Pięknych, ale profesor użył tego podstępu, mianowicie, że szedł na urlop roczny, jego asystent, znakomity artysta i człowiek,
i mówi, wiesz, zastąpiłbyś go na rok. No, to było 4 lata po studiach. 1982 rok, czas bardzo trudny, strajków na Akademii, w ogóle już po, no właściwie po stanie wojennym. Bardzo trudny, taki specyficzny czas. Ja tak przyszedłem już właściwie to już trochę po, taki trochę nawet outsider z tego powodu też, ale też i taki podejrzany trochę facet, ponieważ w moim najtrudniejszym czasie malowałem portrety dla wojska na przykład. Tu w ogóle już taki wątpliwy jegomość, ale jakoś tam przyszedłem z profesorem razem przez ten rok, po czym się okazało, że ten asystent nie wraca. Więc profesor mówi, no to zostań. No i tak zostało. Do końca właśnie bytności profesora w Akademii Sztuk Pięknych, tak. Czyli jak się panu pracuje na Brackiej? A, na Brackiej. Na Bracka teraz jest właśnie takim miejscem właściwie opuszczonym, ale tak, powinienem jakby tą pracownię oddać, ponieważ to jest w zasobach wojska, ale z powodów sentymentalnych właśnie tej obecności tam profesora, jego przyjazdów takich, przyjeżdżał we wtorki i w czwartki albo w piątki, czasami 2 razy w tygodniu z Gulczewa i tak mieliśmy takie znakomite posiady wtedy, a we wtorki były szczególne. Dlaczego? Dlatego, że na Bracką przychodzili jego koledzy z oddziału partyzanckiego i tam co tydzień miałem znakomitą lekcję historii, jak to było w ogóle podczas II wojny światowej, po wojnie, jakie były losy tych poszczególnych jego kolegów, każdy zresztą inaczej to opowiadał. Nawet spory były, jak to widział pewne wydarzenia, prawda, które się gdzieś tam działy. Bardzo, bardzo naprawdę ciekawa, żywa historia wtedy podczas tych spotkań. Wiele mu zawdzięczam. No, oczywiście i lokum. Lokum do pracy, pracownia zresztą w znakomitym miejscu, w samym centrum Warszawy. I on po jakimś czasie nawet jakby scedował tą pracownię na mnie, ale jako miejsce znakomite. To jeszcze takie pytanie, co łączy was, czy jest jakaś cecha wspólna waszej twórczości artystycznej, malarstwa? Czy mógłby pan coś takiego zaobserwować? Myślę, że właśnie sam wybór i pana profesora jako osoby, która prowadziła pana pracę dyplomową, wpłynęła na to, że gdzieś tam wam było po drodze w pewnych właśnie może sposobie widzenia, podejściu do życia i sposobie przedstawienia temacie. No, ja bym nie śmiał jakby się łączyć aż tak blisko z profesorem. To są moje tylko takie pewne marzenia, pewne chęci takie, żeby się w tym wszystkim znaleźć, ale niewątpliwie jeden temat bardzo, a może nawet nie jeden, ale jeden główny taki. Mianowicie rzeka Bóg. Rzeka Bóg. I tak ostatnio się coraz częściej nawet nad tym zastanawiam. On mnie też jakby na tą drogę pejzażową jakby może nie skierował, ale zwrócił uwagę, że warto, tylko ja wiedziałem o jednej rzeczy, że profesor nie lubił, żeby być w jego śladach. I to wiedziałem, że to jest przecież przez całe życie związane z profesorem, dlatego nie wsiadłem na konia i nie malowałem i rysowałem konia. Nie chciałbym być drugim Maciągiem. Naprawdę to jest bardzo ważne. Profesor bardzo o to dbał. Mówił, a czemu ty nie jeździsz konno? Ja mówię, profesorze, to jest zagrożenie wtedy. Za blisko estetycznie też by wtedy było, prawda? Także to dlatego się pilnowałem. Natomiast rzeka Bóg, ale wiedziałem, że ja muszę ją, nie to, że muszę, chcę ją zobaczyć z innej strony, albowiem ja też mam inne doświadczenie tej rzeki. Profesor jednak mimo wszystko miał doświadczenie sporadyczne z wyjazdów wakacyjnych, Serpelice, z oglądu jej, takiej trochę zewnętrznego. Ja natomiast miałem z bardzo bliskiego.
No wiele razy się kąpałem, nawet topiłem się nawet już prawie w tej rzece. Takie doświadczenia traumatyczne związane z tą rzeką, kiedy na moich oczach utonęła piękna dziewczyna, sąsiadka, siostra mojego kolegi. Także to są takie moje związki były zupełnie inne, takie emocjonalne jakby z głębi, o tak. Natomiast profesor widział to w sposób znakomity, strukturalny, bardzo pięknie. Naprawdę celowo mówię strukturalny, dlatego że on rozgrywał tą rzekę w zasadzie w ramach tego swojego odkrycia specyfiki pejzażu, tych pól, tej przestronności, zakoli, świecących łach, odbicia. Ale moja rzeka nie jest z rzeki malowanej profesora. Moja rzeka jest pana oddzielnym tematem. Jest z bardzo konkretnego źródła. Z pewnej akwareli, albo nawet je potem obrazu, Ferdynanda Ruszczyca z Wilejki. Z Wilejki. Po prostu niewielki obrazek. Tak mną poruszył, wręcz, no nie wiem, zatrzęsło mną, że tak można, że taka tajemnica może się zawrzeć w pewnej plamie. Ferdynand Ruszczyc jakby namalował to, widzę, że tak spodobało mu się, ale trochę mimochodem. Myślę sobie, nie, to trzeba w tą stronę tej tajemniczości jakiejś takiej, znalezienia pewnej istoty płynącej wody, nie pejzażu rozległego, istoty płynącej wody rzeki Bóg na tym odcinku, którym mieszkam, która jest najbardziej dzika, nie dość, że jako przyrodnicze zjawisko, to jeszcze i symboliczne, wielokrotnie graniczna i w historii, ale obecnie jakby znaczeniowo również. I myślę sobie gdzieś tam w tą stronę poszukania istoty. Profesor znalazł istotę w pejzażu w akwareli polskiego, uważam, bezbłędnie. W tych takich właśnie kompozycjach bardzo różnorodnych, w podniesionym horyzoncie. Naprawdę, że też tak jest o tym niewiele, ale ja uważam, że to należy podkreślić. Oczywiście koń Maciąga, bardzo charakterystyczny, nie to, że pogrubiony, ale z tą taką szorstką, fantastyczną kreską. I co jeszcze? Co jeszcze? U Wojciecha Kossaka i u Juliusza Kossaka bliki, takie te światła są znakomicie malowane, ale u profesora najbardziej, najciekawiej. Może by to nawet do Velázqueza by porównać, jeśli chodzi o tą rytmikę budowy konia, ale przede wszystkim profesor jest również ze szkoły trochę koloryzmu typu, nie wiem, Bonar, gdzieś tam te echa są, że bardzo dbał o temperaturę koloru, czyli o to coś, co nam zawsze też mówił, że specyfika malarstwa również jest i w tym. I bliki, te jasne, zwłaszcza na różnych takich tych elementach uprzęży, czy tam uzbrojenia, to są naprawdę fantastyczne i pod kątem malarskim, wyłącznie malarskim, nie fotograficznym, nie treściowym, są perfekcyjnie namalowane u profesora. To jest szkoła Francesco Goi, również portretu rodziny królewskiej, któremu się profesor bardzo przyglądał i tym się zachwycał zresztą. To jest Velázquez. To są takie źródła również u profesora różnych. To jest właśnie pejzaż też Jacka Malczewskiego. I ja też w tym świecie chciałem znaleźć, jeśli chodzi o rzekę, za pomocą właśnie tego typu gry temperaturowej, malarskiej, jakby swoją specyfikę. Ale to nie tylko rzeka Bóg, ale portret. Profesor mi powiedział jedno zdanie, które mi naznaczyło potem całe życie. Mianowicie, ja tak rozważałem, zostać, nie zostać w tej Warszawie, jeszcze zanim zacząłem pracę u profesora, więc on mi, chłopie, u siebie na wsi masz cały kosmos, przede wszystkim ludzi, masz cały świat chłopski, który poprzez to swoją ograniczoność potrafił jakby zrobić wszystko, zagospodarować wszystko, i praktyczność, i funkcjonalność, i przedmiotu, i wyobraźnię. Także mówię, to jest cały kosmos, nie ma co tego szukać. Wystarczy z tego jakby wyciągnąć coś, co jest taką własną, indywidualną twoją formą. Po prostu. Czyli czuł, że ten świat też w
pewien sposób odchodzi w niepamięć i panu wskazał jakiś motyw do pracy, do działania, do wypowiedzi. Ale przecież my się z tego składamy. Czasami się składamy z pojedynczych zdań wypowiadanych przez innych ludzi. Po prostu. I tak było też w wypadku właśnie profesora Ludwika Maciąga, tego jego właśnie kontaktu. Ale też bardzo mi się podobały właśnie te takie tak zwane sceny rodzajowe chłopskie. Czerstwe, nawet nieprzyjemne takie twarze, ogorzałe od słońca, prawda? Rzeczywiście takie realizacje, ale takie właśnie bardzo prawdziwe, kolorystycznie. Nie jakieś tam kolorkowe, tylko rzeczywiście czerstwe, szare bardzo często, takie zgrzebne, blisko ziemi. Niemal związane, integralne z tą ziemią, z przyrodą, z naturą. No taki jest chłop, dawny oczywiście, współczesny, nie. Ostatnie moje pytanie. Ostatnie chwile profesora. Jakim by go chciał pan zapamiętać? No ja go zapamiętałem tak, jak przez cały czas tu o nim mówię. Bardzo witalny, towarzyski, życzliwy ludziom, szanujący najważniejsze podstawowe wartości ludzkie, typu miłość, przyjaźń. Miłość również do pewnych ważnych narodowych tradycji, do specyfiki naszej, prawda? To jest to, co jakby mnie cały czas fascynuje. Mało tego, to jest takim ożywiającym takim promieniem, muszę powiedzieć, ta jego postawa i ta prawda za cenę nawet właśnie popularności, prawda artystyczna. Sam na sam z motywem, sam na sam z tym wyborem, taki jaki jestem. To oczywiście się wiąże z samotnością, ale może to jest wiele zawodów, które jakby takie uwarunkowania posiadają. Także to mnie fascynuje, jakby niezależny, a jednocześnie towarzyski, otwarty dla ludzi. Naprawdę, no, ten okres, taki dziwny okres, kiedy profesor był bardzo chory, kiedy już nawet leżał, nie wstawał, ale właściwie towarzyszyły temu naprawdę niezliczone ilości ludzi, którzy przyjechali i chcieli po prostu z nim być, rozmawiać, ale być. No to niesamowite, naprawdę. I to jakby też świadczyło o tym, ten koniec jego życia świadczył o tym, jaki on był przez cały czas. Ten aspekt ludzki ogromnie ważny.